Miałem 18 lat, kiedy uciekłem z domu. Mój ojciec był bardzo surowy, a moja matka była za słaba, by przeciwstawić się mu. Zawsze miałem dość ograniczone życie, zgodnie z zasadami mojego ojca. Nie mogłem spotykać się z dziewczynami, nie mogłem późno wracać do domu i nie mogłem robić tego, co inni nastolatkowie. W końcu, pewnego dnia, postanowiłem, że już wystarczy. Chciałem zacząć żyć swoim życiem i nie być już więcej kontrolowany. Tak więc, pewnej nocy, gdy moi rodzice spali, po prostu wyszedłem z domu. Mam już dość, krzyknąłem w myślach, gdy zamykałem drzwi cicho za sobą. Chcę wolności i nie będę już dłużej żył w klatce. Przeszedłem kilka bloków, zanim zatrzymał mnie policjant. Wyglądał na zaniepokojonego, ale dał mi możliwość wyjaśnienia. Dlaczego tak późno jesteś na ulicy? Zapytał mnie sucho. Nie mogę powiedzieć, ale proszę mi uwierzyć, to nie jest żadne przestępstwo. Chcę tylko zacząć swoje życie od nowa. Policjant zerknął na mnie podejrzliwie, ale w końcu postanowił dać mi spokój. Dobrze, ale pamiętaj, że musisz zachować się tak, by nie łamać prawa. Oczywiście, panie policjancie, odpowiedziałem, wiedząc, że muszę uważać na siebie. Zacząłem szukać pracy jako kelner w jednym z barów w centrum miasta. Nie miałem pieniędzy, ale miałem zapał do pracy. Byłem szczęśliwy, że mogę w końcu zarabiać na siebie. W końcu, po pracy, wracałem do pokoju w wynajmowanym mieszkaniu, gdzie miałem zaledwie podstawowe meble i niewiele więcej. Ale był to mój pokój, mój wynajęty kawałek wolności. Jeden z moich kolegów z pracy, Dave, zaoferował mi pomoc w znalezieniu lepszego mieszkania. Powiedział, że zna kogoś, kto wynajmuje ładne mieszkania za przystępne ceny. Byłem zainteresowany i postanowiłem spotkać się z tym człowiekiem. Spotkałem się z nim kilka dni później w kawiarni. Miał na imię Frank i wydawał się miły i bezpieczny. Powiedział mi, że ma wspaniałe mieszkanie, które chciałby mi wynająć. Oprowadził mnie po mieszkaniu, które znajdowało się w spokojnej dzielnicy, niedaleko od centrum miasta. Było przestronne i jasne, z dużymi oknami i pięknymi widokami na okolice. Byłem zachwycony. Chętnie bym tu mieszkał, powiedziałem Frankowi. Ale czy stać mnie na takie mieszkanie? Frank uśmiechnął się do mnie. Nie martw się o to. Możemy ustalić bardzo przystępną cenę. Chciałbym pomóc ci zacząć nowe życie. Byłem wdzięczny za jego życzliwość. Zgodziłem się na mieszkanie i podpisałem umowę wynajmu. Przeprowadzałem się tam kilka dni później i zacząłem ustawiać swoje rzeczy. Praca w barze była ciężka, ale cieszyłem się, że mogę zarabiać na siebie. Kelnerowanie nie było łatwe, szczególnie w godzinach szczytu, ale starałem się robić to jak najlepiej. Byłem pracowity i rzetelny, a moja szefowa doceniała moje zaangażowanie. Często zatrzymywała mnie po pracy, by porozmawiać. Jesteś dobrym kelnerem, mówiła mi. Cieszę się, że masz u nas pracę. Jestem pewna, że zrobisz wspaniałą karierę w tej branży. Czułem się doceniony. Praca była dla mnie bardzo ważna, bo dawała mi poczucie sensu w życiu. Byłem zadowolony, że mogłem robić coś pożytecznego. Po kilku tygodniach mieszkania w nowym mieszkaniu i pracy w barze, zacząłem poznawać nowych ludzi. Byli to moi koledzy z pracy, ale także ludzie, których spotykałem w klubach i barach. Byłem szczęśliwy, że mogłem mieć przyjaciół, z którymi mogłem spędzać czas. Czułem się mniej samotny. Jeden z moich nowych przyjaciół, Tom, zaprosił mnie na imprezę do swojego mieszkania. Byłem podekscytowany i zacząłem przygotowywać się już kilka dni wcześniej. Impreza była wspaniała. Spotkałem tam wiele interesujących ludzi, a Tom zawsze miał wiele dobrej muzyki i alkoholu. Ta noc była dla mnie bardzo ważna. Czułem się, jakbym w końcu żył pełnią życia. W pewnym momencie, na imprezie, poznałem kobietę o imieniu Emily. Była piękna, z jasnymi włosami i niebieskimi oczami. Spędziliśmy wieczór rozmawiając i tańcząc razem. Była bardzo inteligentna i zabawna. Czułem, że mam z nią wiele wspólnego. Zdecydowaliśmy się spotkać ponownie, a nasze randki stawały się coraz bardziej intensywne.
W końcu, po kilku miesiącach, zdecydowaliśmy się zamieszkać razem. Emily wprowadziła się do mojego mieszkania, a ja czułem się szczęśliwy, że mam przy sobie tak wspaniałą kobietę. Byliśmy zakochani i szczęśliwi. Jednak nasze szczęście nie trwało wiecznie. Pewnego dnia, po kilku latach mieszkania razem, Emily przyniosła mi list. Był od mojego ojca. Byłem zaskoczony, ponieważ od czasu mojej ucieczki nie mieliśmy ze sobą kontaktu. List mówił o tym, że mój ojciec zrobił to samo, co ja. Uciekł z domu, gdy był nastolatkiem, i zaczął nowe życie. Był teraz chory i chciał, abym go odwiedził. Nie wiedziałem, co myśleć. Przecież był surowym ojcem, który zawsze mnie kontrolował. Ale jednocześnie był to mój ojciec, a ja czułem, że muszę zrobić coś, by mu pomóc. Powiedziałem Emily, że muszę jechać i wyjaśnić sobie wszystko. Po wielu godzinach jazdy samochodem, dotarłem do domu mojego ojca. Był zaskoczony moim przyjazdem, ale wydawał się szczęśliwy, że mnie widzi. Zaczęliśmy rozmawiać i poznawać się od nowa. Opowiedział mi o swoim życiu, o tym, jak trudno mu było żyć w tak surowych warunkach. Powiedział mi, że bardzo żałuje swojego postępowania wobec mnie, ale że zawsze kochał mnie bardzo mocno. Byłem poruszony i nie wiedziałem, co opowiedzieć. Kiedy spędzaliśmy czas razem, zaczął opowiadać mi o swoim życiu, a ja opowiadałem o swoim. Odkryłem, że mój ojciec miał wiele tajemnic, które nigdy mi nie ujawnił. Opowiedział mi o swojej pracy, o swoich przyjaciołach i o swojej miłości. Byłem zszokowany, gdy dowiedziałem się, że mój ojciec kiedyś był gejem. Nie był to temat, o którym rozmawialiśmy w naszej rodzinie, a ja nie wiedziałem, że mojemu ojcu kiedykolwiek zdarzyło się być z kimś innym niż moją matką. Jednocześnie opowiedział mi o tym, że kiedy był młodszy, miał podobne problemy z kontrolującym ojcem. To właśnie wtedy zdecydował się na ucieczkę. Podróżował po kraju, pracował w różnych miejscach i spotkał wielu interesujących ludzi. Z czasem zaczął odnajdywać swoje miejsce w świecie i zaczął prowadzić stabilne życie. Jednak w ostatnich latach jego zdrowie zaczęło się pogarszać, a jednocześnie odkrył, że ma wiele niespodziewanych rzeczy do przemyślenia. Chciał naprawić swoje błędy i zacząć na nowo, a jego jedynym marzeniem było, abyśmy mieli z nim dobry kontakt. Byłem zszokowany, że mój ojciec miał tak burzliwe życie. Nie zdawałem sobie sprawy z jego tajemnic i zawsze myślałem o nim w kategoriach surowego ojca. Teraz jednak widziałem go w zupełnie innym świetle. Po powrocie do domu zacząłem się zastanawiać nad swoim życiem. Przede wszystkim zacząłem dostrzegać, że Emily i ja zaczęliśmy się coraz bardziej oddalać od siebie. Nasza miłość wydawała się być mniej intensywna niż kiedyś, a nasze codzienne życie stało się rutyną. Zaczęło mnie to niepokoić. Zacząłem też myśleć o moim ojcu i o tym, jak trudno było mu żyć w surowych warunkach. Czułem, że muszę coś zmienić w swoim życiu i zacząć patrzeć na świat z innej perspektywy. Kilka tygodni później postanowiłem odwiedzić ponownie mojego ojca. Przyniosłem mu prezent i powiedziałem mu, że chcę zacząć od nowa. Mam nadzieję, że możemy zacząć budować dobry kontakt, powiedziałem mu. Chcę cię poznać lepiej i zrozumieć, jakie były twoje życiowe wybory. Mój ojciec wydawał się szczęśliwy z mojego podejścia i zaczął opowiadać mi więcej o sobie. Rozmawialiśmy przez wiele godzin, a ja czułem, że zaczynamy odnajdywać swoje miejsce w życiu. Po wielu dniach rozmów zacząłem zastanawiać się nad swoją przyszłością. Chciałem zrobić coś, co byłoby pożyteczne dla społeczeństwa i dla mnie samego. Postanowiłem, że zacznę studia na kierunku psychologii. Chciałem pomagać ludziom i zrozumieć, jak działa nasz umysł. Emily wydawała się zdziwiona moją decyzją, ale jednocześnie wspierała mnie w moich planach. Mój ojciec był zadowolony z mojego wyboru i powiedział mi, że jest dumny z tego, kim jestem. Kiedy zacząłem studia, zacząłem odkrywać nowe sposoby myślenia i nowe idee. Zaczynałem rozumieć, jak ważne jest przebaczenie i jak można przekształcać negatywne doświadczenia w coś pozytywnego. W końcu udało mi się połączyć moje życie z życiem mojego ojca. Zaczęliśmy widywać się regularnie i rozmawiać o swoich życiowych wyborach. Byliśmy sobie bliscy, bardziej niż kiedykolwiek.
Emily i ja rozwiedliśmy się, ale pozostaliśmy przyjaciółmi. Teraz, kiedy patrzę na swoje życie, czuję się szczęśliwy, że uciekłem z domu, gdy byłem nastolatkiem. Było to dla mnie trudne, ale jednocześnie pozwoliło mi odkryć, kim jestem i co chcę robić w życiu. Teraz, z perspektywy czasu, widzę, że moje doświadczenia pomogły mi stać się lepszym człowiekiem i odkryć prawdziwe znaczenie życia.